Dzień dobry, Edyta Plich, Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z gościem szczególnym, psychologiem, trenerem, mówcą motywacyjnym, człowiekiem, który rozbił TED. Prawie 8 milionów odsłon tego niesamowitego wystąpienia, które wielu ludziom nie tylko sprawiło radość i zaciekawiło, ale zmieniło ich życie i zainspirowało do wielu działań. Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Walkiewicz. Witam. Gdyby pan zechciał powiedzieć, jak to jest być człowiekiem, którego słuchają tłumy i mówić tak, że wielu ludzi po prostu chce zmienić swoje życie? No jest bardzo dobrze, bo ja się do tego przygotowywałem przez wiele lat. Wykład odbył się gdzieś 20 lat od mojej decyzji, że ja się zajmę prowadzeniem szkoleń, wykładów. W związku z tym jest to pewien rodzaj spełnienia, także ja się bardzo dobrze czuję. A z drugiej strony jest to dla mnie zaskoczenie, bo się okazało, że tam w tym wykładzie każde zdanie ma znaczenie, że ludzie rozbierają ten wykład na części, nie robią czasami tego za pierwszym razem, ale za drugim albo trzydziestym, jak oglądają, słuchają. I że takie niewinne zdania typu jak się przewrócisz, jak się przewrócę, to się podniosę, jak się nie podniosę, sobie poleżę, dla mnie trochę taki żart językowy, okazało się, że mają ogromną moc wpływania na ludzkie zachowania, na decyzje właśnie, na takie dawanie sobie prawa do tego, że nie muszę ciągle biec, mogę czasami się zatrzymać. To mi pokazało po raz kolejny, jak ogromną, wielką moc mają słowa. To zrobiło na mnie wrażenie, ale też i wielu rodziców naszych uczniów, kiedy zastanawialiśmy, jakich gości chcielibyśmy zaprosić, mówiło właśnie o panu, dlatego że świetnie pan sobie radzi ze słowem i słowa, przysłowia, porzekadła, które wydają się takie oczywiste, prawdy, mądrości życiowe, rozprawia się pan z nimi w sposób niesamowity. Włącznie z tym, że podróże kształcą tylko wykształconych, czy właśnie mówiących o takiej sile, którą niesie życie, i niejednokrotnie wiele osób myśli, że właśnie, że co nas nie zabije. Nie zabije, to nas wzmocni. Więc proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście jest tak, że jest to kwestia wiedzy i doświadczenia życiowego, które sprawiło, że pan tak doskonale, nie tylko ten wykład, ale przecież książkę skomponował. Czy to doświadczenie życiowe jest takim składnikiem istotnym? Rozumienie płynie z doświadczenia, w związku z tym w którymś momencie rzeczywiście pewne rzeczy widzimy trochę inaczej. Ale to też jest kwestia refleksyjności. Ja tą refleksyjność i uważność w jakimś stopniu sobie rozwijałem i rozwijam, jestem jej świadomy, czyli jak patrzę na pewne zjawiska, to no to gdzieś zadaję sobie pytanie, co ja widzę i co to znaczy. Tak? I wiele z tych informacji pochodzi też od innych ludzi, którzy gdzieś się podzielili, nawet nie wiedząc, że robią to, tak? Coś powiedzieli, jakieś zdanie, i zapisuję sobie w pamięci, potem gdzieś tam robię w notatkach też adnotacje. I to, co dla niektórych nie ma znaczenia, dla mnie ma znaczenie, bo jest to narzędzie pracy. W związku z tym ja z filmów, z informacji z mediów wychwytuję te informacje, które chciałbym dalej przekazać. Czyli jakby moja uważność i taka refleksyjność jest być może trochę większa przez taką potrzebę zawodową. No i to razem potem daje taki obraz czegoś lekkiego i trafiającego do ludzi. Natomiast no, wynika to też z doświadczenia. Tak, ktoś mnie kiedyś pytał, jak ty się długo przygotowywałeś do tego wykładu. Ja powiedziałem, no jakieś 20 lat, bo to jest bardzo istotne, że to jest krótki wykład. A moje wykłady w tamtym czasie trwały około 4 godzin, dwa razy po 2 godziny. Czyli jeżeli gdzieś jechałem, miałem wykłady, to one trwały około 4 godzin. Dzisiaj maksymalnie 90 minut, no ale to i tak jest dużo więcej niż 20. Natomiast bardzo trudno jest panować nad czasem i nad treścią 20 minut. TED ma jeszcze tą wadę, bym powiedział, wielką, że jest rejestrowany przez kamerę i jest umieszczony w serwisie YouTube. I zostanie tam na wieczność. Tak. W związku z tym, jeżeli czegoś się nie zrobi, czegoś się nie powie, albo się powie za dużo, albo nie tak, jakbyśmy chcieli, no to tego już nie można poprawić. Także jakby poziom presji jest ogromny. Ja jeszcze jej nie czułem wtedy, bo to były początki wtedy. Tak. Natomiast dzisiaj, powiem szczerze, no, podziwiam ludzi, którzy występują, ponieważ presja jest dużo, dużo większa. No tak, nie wiedział pan, że może to się wiązać z tak ogromnym sukcesem, ale z drugiej strony wiele osób pomyśli, że to jest właśnie skomponowanie mowy, a tutaj zdarzyło się coś więcej. Tak wiele my wynosimy między innymi dlatego, że właśnie są to słowa przemyślane. Wielu rodziców... Czyli to chcę powiedzieć, on jest przygotowany z dokładnością do minuty. Tak. Tak? Ja takie wykłady sobie zawsze rozpisywałem na części.
I tam rzeczywiście te jednostki czasowe były na przykład minuta, dwie minuty. Także jak ktoś się pyta, no skąd właśnie taka umiejętność, no z wyćwiczenia tak naprawdę, z przygotowania. Tak. W ogóle bym powiedział, że przygotowanie jest podstawą sukcesu nie tylko w mówieniu, ale w wielu innych aspektach i dziedzinach. No właśnie, bo wielu rodziców, kiedy myśli o wykształceniu swoich dzieci, jednak chce dać im to, co najlepsze, więc mówię, uczmy się języków obcych, koniecznie matematyki, a czasami słyszę nawet w taki zabawny sposób, ktoś mówi, polski nieważne. Myślę sobie, że właśnie kwestia mówienia, pisania, są to umiejętności kluczowe. Czy są takie, Pana zdaniem, umiejętności, na którym warto właśnie zadbać i o to właśnie uczyć tych rzeczy dzieci wcześniej? No, gdybym miał skomponować taką szkołę marzeń, to tam głównym przedmiotem i podstawą byłaby kreatywność. I z nią byłaby połączona druga bardzo ważna umiejętność, jak krytyczne myślenie. Tak? Znaczy podważanie tego, co widzimy, zaprzeczanie temu, patrzenie na przykład na taką kamerę i zastanawianie się, czy ona może inaczej wyglądać. Tak? Czy ona może mieć inny obiektyw i czy może mieć inną konstrukcję, czy może coś więcej pokazać. No, to jest, myślę, podstawa tak naprawdę. I tego powinniśmy uczyć. Ja w ogóle muszę powiedzieć taką refleksję, że moje dorosłe dzieci, trójka moich dorosłych dzieci, wykonuje zawody, których nie było, jak zdawali maturę. Tak? Czyli one robią nawet rzeczy, które jak tłumaczę mi, co robią, to proszę mi wierzyć, ja nie jestem w stanie tego powtórzyć i powiedzieć, na czym polega twoja praca? Pytam mojego syna wielokrotnie i on mi tłumaczy, ja mówię, okej, to już mi mówiłeś, ale ja do końca nie wiem, ale co ty robisz? Tak? On mówi, że się łączy z ludźmi na całym świecie i prowadzi zespół, jest Scrum Masterem, jakby dbał o taką komunikację programistów i klientów. Ja to rozumiem tak ogólnie, natomiast co można robić przez 8 godzin z ludźmi, którzy są z innych kultur, z innych światów, z innych języków i to jeszcze zdalnie, tak? Bo ja jestem z pokolenia analogowego, dla mnie to cyfrowe takie komunikowanie się jest naprawdę trudne, tak? Robienie szkoleń na Zoomie, ja to robię, wykłady, ale to jest dla mnie ogromne wyzwanie. Nawet mi się to podoba, bo nie muszę nigdzie jechać, natomiast nie ma tam tej energii, tej mocy, tak, takiego bezpośredniego kontaktu. Dla nich to już nie jest problem, oni wolą pracować zdalnie niż jeździć gdzieś 2 godziny, tracić ciągu dnia. Ale fascynujące jest to, że jakby go spytał, no dobrze, co teraz zdałeś maturę, co teraz będziesz robił? I on nie był w stanie powiedzieć tak naprawdę tego, co dzisiaj robi, bo tego nie było. Tak? Czyli to, czego uczą się dzisiaj dzieci, które mają 12-14 lat, może się zupełnie mieć nijak do tego, co one będą robiły za 10-15 lat. Tak? Jak ten świat będzie wyglądał, jaka będzie technologia. W związku z tym te umiejętności muszą być naprawdę uniwersalne, które są potrzebne. Oczywiście polski jest ważny, bo myślę, że szczególnie jest ważny w dobie, kiedy młodzi ludzie wszystko piszą i mało rozmawiają. I tak. Nawet słyszałem, że w Kanadzie jest coach, który uczy rozmowy przez telefon. Specjalizuje się w takiej wąskiej dziedzinie, czyli uczy młodych ludzi rozmawiania przez telefon, bo to w ogóle trudna umiejętność, bo nie widać tego człowieka, tak? Tymi słowami trzeba tylko operować. Ale kreatywność i krytyczne myślenie, czyli podważanie tego, to moja córka kiedyś wróciła do szkoły i powiedziała, że tłumaczyła nauczycielce, że gramatyka angielska jest zła, a ona mówiła, no ale taka jest, a to jest zła właśnie, bo to jest nielogiczne. Jakby nie rozumiała, dlaczego tak się uczy nielogicznie, dlaczego Anglicy mówią nielogicznie, już nie pamiętam, o co chodziło, ale chodziło o to, że ona to wychwyciła, że to powinno być inaczej, prościej, że rzeczywiście trzeba upraszczać, a my mówimy, ale tak jest po prostu już. No, i tak było i tak będzie. W związku z tym młody człowiek powinien powiedzieć, ale tak nie może, tak nie musi być, może być zupełnie inaczej. Tak? Natomiast my mówimy, skończy szkołę, to będziesz sobie tam wymyślał, a teraz ma być tak, jak jest. Także to bym zmienił. Oczywiście są pewne przedmioty, które wydaje się, one nie mają sensu żadnego. Nie, ktoś mówi, a po co mi chemia? Nawet nie wiesz, kiedy ci się przyda. Potem są takie momenty, to jest tak, jak ja na przykład studiowałem na weterynarii, a potem na psychologii. Zupełnie inne przedmioty były w tych uczelniach i po latach zobaczyłem, że też są takie momenty, kiedy ta wiedza bardzo się przydaje, ale jeżeli ona jest taka bardzo praktyczna, tak? Czyli chemia praktyczna, fizyka praktyczna, geografia, gdzie się zapala ludzi do podróży, pokazuje się ten świat z takiej ciekawej strony. Natomiast jeżeli trzeba pokazać miejsca wydobycia węgla brunatnego w Polsce, tak pamiętam, że były takie klasówki właśnie z takich, gdzie w Polsce jest jakaś kopalnia odkrywkowa czy jakaś inna,
No to zdecydowanie, powiem szczerze, jest to mniej przydatne. Zresztą dzisiaj to wszystko się wpisuje, nawet moi rodzice, którzy mają 90 lat, w Google'ach szukają informacji o lekach, o lekarzach, o rzeczach, które ich interesują. W związku z tym dzisiaj naprawdę umiejętność szukania informacji wydaje się wystarczająca w wielu dziedzinach, tak? Ale są te, które powinniśmy mieć dobrze opanowane. No i tutaj się podpisuje pod tym, że matematyka jest królową nauk i że tego się nie da ominąć, uczy logicznego myślenia, jest ważna. Ale oczywiście, że mieć taką nauczycielkę czy nauczyciela, którzy nas zapalą do tego przedmiotu. Zresztą w ogóle w życiu często jest tak, że idziemy w stronę, którą nam wyznaczyli fajni nauczyciele. Czyli ktoś jest od biologii sympatyczny i podoba nam się biologia wtedy. W drugiej klasie się zmienia nauczyciel i nie lubimy biologii, ale zaczynamy lubić niemiecki i nagle potem studiujemy w Niemczech. I jakby ta osoba zdecydowała w jakimś stopniu o całym naszym życiu. To mało kto ma taką świadomość, że ten okres formatywny jednak taki mniej więcej do 30 roku życia, on potem decyduje o tych kolejnych 60 latach tak naprawdę. W związku z tym ja bym sobie marzył, nie tylko w Polsce pewnie, bo to jest problem pewnie edukacji na całym świecie, żeby szkoła dawała taką przestrzeń ludziom do rozwijania swoich fantazji, wyobraźni, bo wszystko, co nas otacza, tak naprawdę jest stworzone przez wyobraźnię ludzką. To mało kto ma taką refleksję, ale ja zawsze mam refleksję, jak jadę, nie wiem, metrem albo patrzę na wysoki budynek, sam się, że to ktoś zaprojektował. I to w detalach, naprawdę, z każdym gniazdkiem, listwą tam przyklejono. I że to ludzie zrobili w głowie, bo to musiało powstać ich wyobraźni, a potem zostać przeniesione na taką rzeczywistość jeszcze wirtualną, pewnie w komputerach, a potem ktoś to po prostu zrobił według ich planu. No i to jest fascynujące i to myślę, że takie przedmioty powinny być w dużych ilościach, które by uczyły ludzi wykorzystania swojego potencjału intelektualnego, swojego mózgu, swojej wyobraźni i jeszcze wspierane przez taką ciekawość, tak? Przez to zobacz, co jest z drugiej strony, zobacz, co jest dalej, zobacz, jak to zadziała, spróbuj, dotknij. Co też jest trudne, bo rodzice na ogół mówią, zostaw, przestań. Ja zawsze byłem zafascynowany, jak jeździłem na kempingi za granicą, jak polskie rodziny przyjeżdżały i rozstawiały przyczepę. To zajmuje około 2-3 godzin, jak się przyjedzie. I te dzieciaki były tak już pobudzone, bo one siedziały w tym samochodzie od tam, nie wiem, półtorej doby, ileś godzin. I ci rodzice mówili, możesz usiąść na chwilę, możesz chwilę przynajmniej nie biegać. I sobie myślałem, nie, no nie może nie biegać, bo nie biegał w samochodzie przez 14 godzin. On musi biegać, on chce lecieć nad morze. On tam biegnie, bo tato, morze, morze. I ci rodzice idą, mówią, no a co ma być? Góry we Włoszech, w Wenecji, tak? W związku z tym połączenie takiej ciekawości z umiejętnością takiego patrzenia na różne rzeczy z innej perspektywy, właśnie takiej dziecięcej. I zatrzymanie tego potem dla siebie dorosłego, tak? Czyli ciągle takie wchodzenie do swojego mieszkania i myślenie, a może by to zmienić, kolor zmienić, w ogóle przebudować, meble zmienić, zrobić inaczej. Jeżeli to się nie spotyka oczywiście ze wsparciem bliskich, to człowiek z tego rezygnuje. Szansa, że młodzi ludzie powiedzą swoim rodzicom, że oni teraz zrobią inny wystrój zupełnie i wszystko zburzą i zrobią na nowo swoje mieszkanie i ci rodzice powiedzą, że to jest dobry pomysł, jest zerowa. Niestety. To znaczy, tu powiedział Pan o kluczowych kompetencjach w przyszłości, rzeczywiście kreatywność. Tak, gdy patrzymy na nasz nieco skostniały system edukacji i rzeczywiście tą wiedzę, którą uczniowie przyswajają, właściwie wkładaną prawie jak łopatą, w świecie, w którym jest internet i rzeczywiście dostęp do informacji jest bardzo szybki, a zapomina się trochę o tym, że oni potrzebują doświadczać, potrzebują sprawdzać, potrzebują poszukiwać i zachwycać i interesować światem. Pamiętam taki esej Leszka Kołakowskiego, Podróża, który mówił, że coś, co nas gna, to jest właśnie ciekawość. To znaczy, że to otwiera i to, co jest takie cudowne w dziecku i kiedy były prowadzone badania nad umiejętnościami matematycznymi, okazuje się, że czym starsze dziecko, tym ma słabszy potencjał, no bo rzeczywiście nie może już zadawać pytań w każdą stronę, tylko jest powiedziane pytanie, odpowiedź, jeden sposób. To jest jakiś dramat, że w ogóle testy się tak rozwinęły, że te odpowiedzi są jedne, słuszne, że tam nie ma miejsca w ogóle na jakąkolwiek tutaj interpretację, tak? I to jest dobre dla dzieci, nawet które nie są specjalnie zdolne, tylko potrafią rozwiązywać testy. Tak. To jest też działalność samodzielna, czyli szkoła nie uczy kooperacji, współpracy. Tak? Nie ma, nie wiem, ta ocena jest wynikiem wspólnego działania, żeśmy coś wspólnie zrobili, kooperowali, współpracowali. Tylko każdy siedzi sam, zamknięty tutaj nad tą swoją
kartką, gdzie musi zaznaczyć dobrą odpowiedź, jedyną i słuszną. I z tym wchodzi w dorosłe życie tak naprawdę, tak? Z tym, jaka odpowiedź będzie dobra, jaka decyzja będzie dobra, a tego nikt nie wie przecież. To jest wynik doświadczenia, że po latach możemy powiedzieć, że być może bym coś zmienił, a być może bym nic nie zmienił. I jak się ma 19 lat, pamiętam, jak mój syn przyszedł do mnie i powiedział, tato, po maturze, ja nie wiem, co mam w życiu robić. Ja mówię, skąd ty masz wiedzieć, co masz w życiu robić? Masz 19 lat. W tym wieku ludzie nie wiedzą, co mają w życiu robić. To moje pokolenie tak miało, że będę lekarzem, pójdę do klasy biologiczno-chemicznej, a w ogóle w mieście są trzy fabryki, to zostanę inżynierem, będę w jednej pracował. To wszystko było ułożone i tam ludzie szli i pracowali 45 lat w jednym miejscu, a potem szli na emeryturę. A to się już dawno zmieniło, w związku z tym też młodzi ludzie sobie jakoś z tym radzą, bo widzę, że potrafią zmieniać pracę, rzucać jedno nie mając drugiej, co jest w ogóle wyjątkowe, bo moje pokolenie tak nigdy by nie zrobiło. Tak. Tak? Najpierw trzeba znaleźć jedną i bezpiecznie przejść do niej. A nie zostawiać, no a jak nie znajdziesz, że znajdę, tak? Moja córka mi znajdę, a jak nie, no, ale znajdę, no. W związku z tym myślę, że dobrze też by było nie przeszkadzać tym młodym ludziom. Przynajmniej nie przeszkadzać, jeżeli nie możemy im pomóc, ale ja to się trochę boję tego takiego podejścia, że chcemy zorganizować naszym dzieciom życie, tak? Wyobrazić sobie, co dla nich będzie dobre. I moje wszystkie dzieci mówią bardzo dobrze w językach obcych, ale to wynikało nie z tego, że się uczyły w szkole, tylko z tego, że w jakimś momencie ten język pojawił się w życiu, był potrzebny do komunikacji z ludźmi, którzy je otaczali. Pamiętam, jak mój syn leciał do Gwatemali, mając 21 lat i pytał, ja mu kupiłem bilet w prezencie na 21 urodziny i on pytał, ale dlaczego do Gwatemali? Ja pamiętam, mówię, syn, bo ty żadnego języka nie znasz, wszystko jedno, gdzie wylądujesz, a Gwatemali jest najtaniej dolecieć do Gwatemali po prostu. I rzeczywiście on żadnego języka nie znał. Nawrócił po 17 miesiącach podróży, znając angielski i hiszpański na tyle dobrze, że mógł w tym jednym i drugim języku opowiadać, co widział, co przeżył. W związku z tym gdzieś mnie tak niepokoi takie podejście, trochę takie hodowanie tych dzieci, prawda? Czyli taki, no właśnie. Ten, jak w tym dowcipie. Ten dwulatek będzie prawnikiem, a ten trzylatek będzie lekarzem i to już wiadomo po prostu. Ja spotykam takich ludzi, później mają 40 lat i są na jakichś stanowiskach, wykonują jakąś pracę i mówią, że w ogóle ich marzenie było zupełnie co innego. I że to było marzenie ich rodziców, oni z takiej rodziny wyrośli, na przykład lekarzy, prawników. I się nie zastanawiali, ktoś ich po prostu ustawił. Tak? Tak jak powiedziałem, te zawody, które się pojawiają, które się pojawią, są zupełnie inne niż te, które my znamy. W ogóle sztuczna inteligencja i najbliższe lata będą zmieniały rynek, co tego nie ma wątpliwości. I będzie się liczyła nie tylko kreatywność i krytyczne myślenie, ale będzie się też bardzo liczyła gotowość do ponoszenia ryzyka, czy podejmowanie decyzji przy braku informacji. I bo tych informacji jest coraz więcej, ale nadmiar rodzi deficyt, w związku z tym człowiek już wszystko wie, ale ciągle nie wie, co ma zrobić. Tak kiedyś tak. Nie miał takich problemów, stawał w kolejce i kupował żelazko, bo akurat sprzedawali żelazka. Dzisiaj w sklepie żelazkami naprawdę ta decyzja jest nie jest taka łatwa. Tak. No i jeszcze zdolności do adaptowania się, czy taka adaptacja do zmieniającego się świata. Tak? Widzę, że to w ogóle wynika trochę z wieku, młodzi są trochę tacy zero-jedynkowi. Albo tak, albo tak. Albo wszystko już nie ma sensu, to już do kitu, do niczego. Albo jest cudownie no i tak trochę jest. My patrzymy trochę z większym takim marginesem tej tolerancji, że no to w życiu bywa różnie, ale oni muszą się adaptować właśnie do zmieniającej się rzeczywistości. Do tego, że no, wszystkie rzeczy, w których otaczają, się zmieniają. Myślę na przykład o internecie, o tych elektronicznych zabawkach. Oni się do tego adaptują naturalnie, ale jakby przenoszą to na inną sferę życia. Czyli jak im się zmieniają aplikacje, to oni po prostu nie mają problemu. Tak? Jak się aktualizuje jakiś program, albo jest nowa konsola do gry, kolejna, albo iPhone, który jest kolejnym iPhone'em, to oni błyskawicznie odnajdują się w tym przedmiocie. Ja jak kupię taki przedmiot, to potrzebuję 3 miesiące, żeby on poleżał, żebym ja dojrzał do tego, że ja będę w sobotę po południu uruchamiał swój nowy telefon. Dla mnie to jest wydarzenie, naprawdę. Tak. Nowy komputer to jest dla mnie wydarzenie. Wgrać teraz programy, ściągnąć, jak się zawiesi,
a czegoś nie wiem. Oni to robią naturalnie. Mm-hmm. Czyli jakby ćwiczą taką zdolność do adaptacji, ale w takim obrębie tego swojego świata. Natomiast powinni jeszcze w tym świecie, który ich w ogóle otacza, tak? Mm-hmm. Że, nie wiem, że pociągi się spóźniają, że może nie być wody, nie może nie być prądu. Że nie zawsze ludzie będą reagowali tak, jakby chcieli, nie wszyscy są życzliwi wokół nas i tak dalej, i tak dalej. Ale również też to takie zmiany pracy, chociaż to się już dzieje. Tak? Mm-hmm. Dzisiaj 2 lata pracownik dwuletni to już naprawdę długo pracujący. Mm-hmm. Tak? I to się w ogóle docenia. Pamiętam jeszcze rekrutację z lat 90., gdzie niechętnie się patrzyło na ludzi, którzy zmienili 3 prace w ciągu roku, czy tam 2 lat, czy 3 lat. To taki skoczek nie był mile widziany. A dzisiaj wręcz przeciwnie, właśnie cudownie, że on potrafi wejść do projektu, zaangażować się, a potem wyjść z niego i nie ma problemu, tak, że trzeba go trzymać jeszcze 10 lat. Mhm. Ja myślę, że ta zdolność do adaptacji no, jest też uniwersalna. My też niezależnie od wieku powinniśmy ją w sobie rozwijać. I to chyba też jest tak, że no, to, co sami robimy, to pokazujemy innym, tym młodym ludziom, że to jest możliwe, czyli modelujemy ich. Mhm. Tak? Czyli aby zapalać inne samemu, trzeba płonąć. I to jest tak jak z książkami, że rodzic mówi, książkę byś przeczytała, a dziecko mówi, a ty kiedy ostatni raz czytałeś? Ja już się naczytałem, a ty jeszcze nie. Tak? Czyli jeżeli te dzieci widzą rodziców, którzy właśnie mają pasję, którzy się zmieniają, rozwijają, są trochę tacy szaleni, to myślę, że wydaje mi się, że to jest okej potem. Mhm. Tak? Jak się czyta życiorysy takich ludzi jak nie wiem, Richard Branson, multimiliarder, no to on został miliarderem według mnie dlatego, miał szansę zostać nim właśnie dlatego, no, że miał takich rodziców, którzy dawali mu taką przestrzeń, ale to w ogóle jak patrzę, to ci rodzice zagraniczni trochę inaczej patrzą. Dają taką większą swobodę w doświadczaniu życia, w ponoszeniu konsekwencji swoich decyzji. I to takie partnerstwo też trochę polega na tym właśnie, że dają możliwość doświadczenia tego życiowego ryzyka. My staramy się je ograniczyć do minimum. Tak? No właśnie. Wybrać najlepszą szkołę, najlepsze rozwiązanie, żeby potem mając lat 30 nie mówił, że to nie jest to, co chciałby robić. Tak? Testy, ile jest testów dzisiaj na analizę kompetencji, potencjału, osobowości. Ja sam sobie za 3 zrobiłem, ale gdzieś tam sobie to wypracowałem wcześniej przez doświadczenia życiowe, czyli mniej więcej wiedziałem, co mi pasuje, co mi nie pasuje. Czyli taka spójność no jest możliwa, ale ona się osiąga dopiero w pewnym momencie. Tak? Myślę, że zdecydowanie po 30, czyli takie mówienie, że żyć w zgodzie ze sobą ma sens, tylko że najpierw trzeba odkryć, kim się jest. Jak to zrobić? Bo właśnie tak jak Pan powiedział, bardzo wielu rodziców tak bardzo chce pomóc swoim dzieciom, tak bardzo uważa, że jest, ma swoje doświadczenie, czasami trudne, że właściwie podtykane wszystko jest pod nos. Najlepsza szkoła możliwa, zauważenie na zajęcia, podawanie, wybieranie tego wszystkiego, odnoszenie się do swojej sytuacji i swoich czasów, bo naprawdę żyliśmy w zupełnie innych czasach niż żyją nasze dzieci, a potem niektórzy pracodawcy mówią, że te dzieci po prostu są totalnie niesamodzielne i są zdziwieni. No też trzeba nas zrozumieć. Jakby weszliśmy na pewien szczyt, mamy pewne zasoby w związku z tym, i takie materialne, i niematerialne. I tak sobie myślimy, że no, bez sensu, żeby to nasze dziecko teraz przeszło całą tą drogę. Niech ono startuje z tego punktu, w którym jesteśmy już. Tak? Czyli nawet się nad tym nie zastanawiamy oczywiście. Jeżeli nas stać na wyjazd na narty w Alpy, no to jedziemy na Alpy. Nie chodzimy, nie ciągle nie mówimy, o jesteśmy w Alpach, życie jest piękne, stać nas na Alpy. No, po prostu jest to część naszego życia. Tak jak, nie wiem, w Cannes stoją łodzie motorowe po 10 milionów, 15 milionów euro i tam siedzą ludzie i też się nie zastanawiają, że mają takie łodzie. Tak? Mhm. Natomiast mój kolega ładnie to mówi, że no, każdy swoje pompki musi sam wykonać, no nie da się ich zrobić za kogoś, tak? Czyli nie da się tego doświadczenia przekazać komuś na zasadzie, to ty już weź moje doświadczenie, swojego nie potrzebujesz, moje ci wystarczy. No nie. Każdy ma swoją prawdę, do której gdzieś tam dochodzi. I rzeczywiście jest tak, że jak się ma lat, nie wiem, 40, to się myśli, no rzeczywiście rodzice mieli tam czymś rację. No ale dopiero jak się do tego doszło, ma się swoje dzieci. A one znowu idą za nami i to negują na przykład i się złoszczą i jest ten jakiś konflikt pokoleń. Ale one też dojdą do tego punktu. Jakiejś mojemu synowi pamiętam takie rozmowy, powiedziałem, synu, mówię,
ja wiem, jak to jest mieć lat 20, a ty nie wiesz, jak to jest mieć lat 45. W związku z tym ja zawsze będę z przodu. Tak? Mhm. Już ty będziesz miał 45, to ja będę miał 70. W związku z tym ja myślę, że nie należy tego jakoś nadużywać, ale, ale przede wszystkim trzeba dać prawo do takiej autonomii, do takiego samodecydowania jednak o swoim życiu, ponoszenia konsekwencji. Oczywiście myślę o takich dzieciach, które już mają pełnoletność. Tak? Natomiast z tymi małymi ja bym przede wszystkim nie hodował, czyli nie starałbym się znaleźć takiej wersji, takiej najlepszej. Raczej starałbym się im zapewniać taki komfort dla danego wieku. Tak? Jest taki czas, w którym się biega i gra się w piłkę nożną i jest taki czas, kiedy się robi inne rzeczy. W związku z tym mam takie poczucie, że trochę się przyspiesza to życie, że się idzie na skróty. Po co to eksperymentować, skoro od razu wiadomo, że tak będzie lepiej. I na przykład uczy się tego języka. Te dzieci chodzą, uczą się tego języka, uczą, a potem się okazuje, że innego się nauczyły szybciej, bo pojechały gdzieś i spotkały fajnych ludzi, to im, albo słuchają muzyki. Tak? Bardzo dużo młodych ludzi się uczy przez muzykę, przez to, co jest w sieci. Filmy, tak, oczywiście. Tak, przez filmy. Trochę tak odpuścił tym dzieciom, mimo no wszystko. Właśnie, tak? Dał im taki czas na doświadczenie też tego dzieciństwa. No, to myślę, że jest cenne. Jak patrzę na młode osoby uzdolnione, które mają lat 14 i robią światową karierę już jako, nie wiem, piosenkarze, piosenkarki, to sobie tak myślę, no, gdzie one będą, mając lat 30? Tak? Sam nawet znam takich ludzi, bo rozmawiałem z nimi, którzy otworzyli swoje pierwsze firmy, mając 16 lat. To są wyjątkowe osoby oczywiście. I one już nie miały specjalnie czasu na naukę, bo one miały pomysł i ten pomysł wypalił. I one mają dzisiaj po 30 lat, byłem w takiej rozmowie z młodym człowiekiem, 30-letnim, który ma firmę, która sprzedaje produkty w 70 krajach na świecie. W związku z tym on osiągnął to, co ludzie osiągają, mając lat 60. Tak? To pokolenie Rockefellera potrzebowało całe życie, żeby dojść do pewnego poziomu. A on ma 30 lat i on ze mną rozmawia, bo on stanął w miejscu. W sensie, ale ja nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, co ty masz zrobić, bo to dla mnie jest jakaś szalona perspektywa. Ludzie dochodzą do tego całe życie, prawda? I to jest potrzebne, prawda, że pewnych rzeczy nie da się chyba przyspieszyć, że chcielibyśmy trochę zrobić za nich, trochę chcielibyśmy im ułatwić, ale myślę sobie... Są takie umiejętności, które warto kształcić. Ja myślę, że jeżeli coś naprawdę ludziom się dobrze potem sprawdza, to doświadczenia sportowe. Że taka samodyscyplina i samokontrola, dwie umiejętności, które naprawdę są bezcenne w życiu, w biznesie, one są kształtowane przez sport. I że ludzie, którzy są potem na wysokich stanowiskach menedżerskich, a wcześniej uprawiali sport, no nie mają z wieloma rzeczami problemu. Po prostu wiedzą, że coś jest do zrobienia i trzeba to zrobić. Tak? I wysiłku, trudności. I wiedzą, że zanim przyjdzie ten efekt finalny, czyli nagroda, to trochę minie czasu, czy ta odroczona gratyfikacja jest tam czymś oczywistym, prawda? Bo to jest jakieś, myślę, wyzwanie, bo młodzi ludzie potrzebują szybko dzisiaj takiego feedbacku, odniosą sukces już, tak? Zrobiłem nagranie, umieściłem w sieci, no i mam 5 tysięcy followersów, tak? Przybyło mi. I to jest jakieś potwierdzenie. No, ale i tak są ci, którzy mają 4 miliony, w związku z tym ciągle jest ktoś przed nami. To jednak trzeba mieć kontakt z dziećmi. Trzeba być blisko nich. To jest bezcenne. Myślę, że to jest cenniejsze, że danie takiego człowiekowi wsparcia, żeby on ufał sobie, takiej miłości, takiej akceptacji, nauczenie paru tych umiejętności właśnie samodyscypliny, czy samokontroli, czy tego pobudzania do kreatywnego myślenia, jakbyś to zrobił inaczej. Pamiętam kiedyś córka wróciła ze szkoły i powiedziała, że na lotnisku Sokół pracuje. Ja mówię, tak, rzeczywiście lotnisko zatrudnia ludzi, którzy mają takie ptaki. Ona mówi, ja mówię, a czy wiesz dlaczego? No tak, bo one odganiają inne ptaki, które są niebezpieczne. Ja mówię, no i to jest właśnie informacja. Natomiast wniosek jest najważniejszy. Jaki wniosek z tego dla ciebie płynie? Tak? Bo taką informację można przeczytać w książkach, w internecie dzisiaj. Tylko, że ona nic nie wnosi do naszego życia, jeżeli tam nie ma refleksji. I ona mówi, no ale jakie dla mnie to ma znaczenie? Ja mówię, no właśnie, to jest pytanie, czego się uczy z takiego doświadczenia nowej informacji. I ona nie była w stanie powiedzieć. Jakby,
nauczyciel już nie poszedł w tą stronę, tak? Że w dobie, nie wiem, rozwiniętych systemów elektronicznych jednak przyroda pomaga nam poradzić sobie i te najprostsze metody, czy jeden drapieżnik tutaj w powietrzu zrobi więcej niż te systemy jakichś dźwięków czy odstraszania, prawda? Że świat idzie do przodu, ale jednak ciągle inspirację czerpiemy z tego, co nas otacza, tak? I wiele wspaniałych wynalazków też było opartych na obserwowaniu ptaków, zwierząt, drzew, nawet coś takiego, co mnie fascynuje, ja naprawdę się wielokrotnie nad tym zastanawiałem, że to drzewo ma 30 metrów i jest w stanie wciągnąć tą wodę do ostatniego listka na samej górze. A nie ma pomp elektrycznych, w związku z tym oczywiście to są zjawiska, o których się uczymy w szkole, ale potem nie patrzymy na te drzewa z taką fascynacją, prawda? Że listek na samej górze, on jest nakarmiony tą wodą, która idzie z samego dołu, tak? Że jeżeli budujemy wieżowce, to możemy szukać inspiracji w tym, jak trawa, wysoka trawa nie łamie się pod wpływem, nie wiem, wiatru, prawda? Czyli jak jest skonstruowana. I ludzie zresztą z tego czerpali inspiracji, ale tego szkoła powinna uczyć, rodzice powinni na to zwracać uwagę. Oczywiście też bez przesady, bo to nie jest tak, że powinniśmy codziennie robić taki coaching i wraca ze szkoły i my ciągle pytamy, czego się nauczyłeś, jakie masz inspiracje, zapisz. Niektórzy ludzie być może tak robią, ja lubię, ale do tego się też dochodzi. Natomiast w takim naturalnym, myślę, rytmie, jak się coś dzieje, żeby zwrócić uwagę. Tak samo zauważyłem z tym, co się ogląda w sieci, czy z tym, co się ogląda w telewizji. Młodzi ludzie nie mówią, że nie rozumieją pewnych treści, tak? Że pewne filmy, pewne przekazy powinny być omówione później. Tak, że brakuje takiej dyskusji, rozmowy w ogóle, takiej tak, refleksji z czymś. Czy wiesz, dlaczego on tak powiedział, czy wiesz, dlaczego on się tak zachował, czy jakbyś to nazwał, a czy wiesz, z czego to wynika, bo są takie filmy, które są z mojego czasu dzieciństwa na przykład i one mają w jakimś kontekście były historycznym, politycznym też robione. Dzisiaj jak się ogląda po 30 czy 40 latach, to już nie ma tego kontekstu. W związku z tym to jest tak jak Rejs słynny, to jest kultowy film. To jest film z pewnych czasów, czyli Alternatywy 4, prawda? Tak. To czasami rodzice muszą wytłumaczyć, o co w tym chodzi, bo tego się nie da wymyślić, bo ten świat dzisiaj inaczej wygląda. Także bardziej bym widział taką rolę towarzyszącą, bycia takim towarzyszem na pewnej drodze, czyli takie bezpieczna odległość, w której się trzymamy, a jesteśmy gotowi pomóc, ale też zwrócić uwagę na pewne rzeczy, pokazać, zainspirować, ale dajemy taką szansę trochę na eksperymentowanie. Tak jak powiedziałem, jak człowiek się zastanawia, dlaczego jest tutaj, gdzie jest, to jest parę zdarzeń w życiu, które nas nakierowały, prawda? Dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem? Dlatego, że nie nauczyłem się fizyki, bo gdybym się nauczył, to bym zdał na medycynę. Jakbym był konsekwentny i miał do tego jeszcze samodyscyplinę i samokontrolę nad swoim życiem i nie tracił czasu na inne rzeczy, tylko siedział przy książce w wieku lat 16-17, to byłbym lekarzem. Ale ponieważ nie znałem na medycynę, to wszystko, co się dalej wydarzyło, było konsekwencją tej jednej decyzji, że fizyki się już nie będę uczył, bo nie dam rady. Można powiedzieć, że jest jakaś taka w życiu tajemnica, że pewne przypadki decydują o nas, prawda? Potem pewne rzeczy się wydarzyły, skończyłem psychologię, ale byłem najpierw na weterynarii, w związku z tym też musiało się coś tam zdarzyć, żebym stamtąd się przeniósł. A potem mogłem być psychologiem dziecięcym do końca życia, ale znalazłem się w Gazecie Wyborczej, w reklamie, w zupełnie innym obszarze. Tak? A potem poszedłem do edukacji, ale też dzięki ludziom, których spotkałem po drodze. Czyli to, co się wydarzyło, wynikało z tego, że byłem gotowy iść. Tak, czyli doświadczać tego takiego spaceru przez życie i bycie trochę takim obserwatorem, co widzę, czego się uczę, co ja mogę z tym zrobić, prawda? Jak ktoś mnie inspirował, to mógł zainspirować również innych ludzi, ale z tego towarzystwa, w którym pracowałem, tylko ja poszedłem tą praktycznie ze ścieżką edukacyjną, może jeszcze mój kolega, a reszta nie, została w branży reklamowej na przykład. Tak? Także to nie jest tak, że ktoś wyszedł, coś powiedział na szkoleniu i wszyscy mieli takie same refleksje. Ja akurat miałem taką refleksję, że ja mógłbym to robić, że to jest moja bajka, że rzeczywiście to jest fascynujące. I jeszcze do tego człowiek, który mnie zainspirował,
prowadził wykłady, w związku z tym ja już w latach 90. miałem takie poczucie, że to jest w ogóle kierunek, tylko że w tamtych czasach jeszcze nie było zapotrzebowania na wykłady, tylko na warsztaty takie na ogół dwudniowe, tak? Czyli 14 godzin się spędzało z grupą, a nie półtorej godziny czy godzinę. W związku z tym zachęcić ludzi do tego, żeby szli przez życie, żeby się wspinali na te swoje góry, żeby traktowali życie trochę jako taki projekt długoterminowy i mieli taką świadomość, że to, że zaczynam z tą fizyką i biologią, nie oznacza, że nie będę później humanistą tak naprawdę, że to się wszystko może zmienić. Wszystko się może to, że nie uczę się, nie wiem, matematyki i w ogóle mnie to nie interesuje, nie oznacza, że nagle się nie zmierzymy ze statystyką na uczelni i nie trzeba będzie wrócić znowu do pewnych rzeczy. I że pewna umiejętność, którą wyćwiczymy, która wydaje się bez sensu, bo ona się w życiu nie przyda, nagle będą się okaże kluczowa. Tak, bo jak się patrzy, to z perspektywy takiej dłuższej, to mówi się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to wiemy dopiero po jakimś czasie i w jakimś wieku. Tak? Czyli trudno oczekiwać od kogoś, kto ma 16 lat, żeby on taką filozofię miał. Ja w ogóle bym się martwił, jakby ktoś w wieku 16-17 lat już miał taką dojrzałość, taką mądrość. Filozofów, stoików takich, którzy patrzą na wszystko z dystansem i wiedzą, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu, potrafią oddzielić to, co mamy wpływ od tego, na co nie mamy wpływu. To mogło być przerażające, prawda? No, mimo wszystko myślę, że każdy wiek ma swoje prawa i jest taki czas, w którym trzeba sobie z tego zdać sprawę, że to też jest okresowe, tak? Że to nie jest, no, że jak ktoś chce się nauczyć pływać na desce surfingowej, to raczej fajnie, jak się jest młodym człowiekiem, a nie jak się ma 40 i podejmuje decyzję, że o, wrócę do marzeń sprzed 30 lat, prawda? Znaczy, można pływać na desce, jak się ma 40 lat i 50 i 60, tylko to już jest inne pływanie. Tak. Inne towarzystwo wokół i inne doświadczenie. A takie jak młodzi ludzie jadą gdzieś za granicę na Rodos i tam ci surferzy śpią w pokrowcach od desek i wstają i pływają, śpią, potem znowu i wstają i pływają. To jest świat, który można doświadczyć mając te naście lat czy 20 parę, prawda? No, zwykle się mówi tak, że ludzie przeceniają to, co zamierzają i myślą, że mogą osiągnąć w rok, a nie doceniają tego, co przez 10 lat. To znaczy, że ta perspektywa jest taka krótka i wszyscy chcemy już natychmiast, a w świecie właściwie, w którym żyjemy, no to nagroda odroczona nie chce istnieć. Czy są takie nawyki, bo często Pan mówi o tym właśnie dorosłym, które warto wdrożyć w takim życiu rodzinnym z dziećmi, które trochę pomogą im właśnie mieć więcej pokory, ale też być otwartym bardziej na doświadczenie? Ja myślę, że taki nawyk rozmawiania, w ogóle takiego wzbudzania umiejętności refleksyjnego patrzenia na życie i takiego interpretowania pewnych zdarzeń, bo ten świat jest taki, jak go widzimy, nie taki, jaki jest, bo on jest w naszych oczach zależny od tego, jakie mamy wartości, przekonania, doświadczenia. Ja bym na pewno też chętnie rozwijał taki nawyk optymizmu, czy takiego patrzenia, że to wszystko ma jakiś sens. I że może jest niewygodne i może sprawia nam jakąś trudność i nie jest miłe, ale na pewno się skończy i czegoś się z tego nauczymy. Tak? Że jednak droga na szczyt wymaga wysiłku i trudu i tego się nie da przeskoczyć. Oczywiście widzimy czasami takie osoby, które odnoszą szybko sukces, ale to są jakieś wyjątkowe jednostki i też często jak się patrzy na historię ich życia, to one dosyć szybko weszły wysoko i dosyć szybko spadły bardzo nisko. Tak? Myślę, że to jest tak jak z wchodzeniem w górach, w tym obszarze nie ma tlenu i trzeba się naprawdę tam wykazać wielką odwagą, umiejętnościami, ale też taką pokorą, taką umiejętność rezygnowania, wracania tak naprawdę, nie zdobywania pewnych rzeczy. Bo jest taka moda na mówienie, możesz wszystko, prawda? To jest prawda, możesz wszystko, ale w granicach swoich możliwości. Tak? To nie jest prawda, to jest skrót myślowy. Na takich wystąpieniach motywacyjnych jest bardzo dużo skrótów myślowych. Dlatego napisałem książkę do tego wykładu, bo bo niektórzy mi różne rzeczy zarzucali, na przykład, że ja mówię, że podróże kształcą wykształconych, to znaczy, że obrażam ludzi niewykształconych, tak? Albo tych prostych, których wykształcenie jest bardzo niskie, no ale to nie to miałem na myśli, ludzi wykształconych, czyli takich właśnie dążących do uczenia się, do rozwijania, a nie formalnie wykształconych. Ale jest dużo takich skrótów myślowych, prawda? Zwycięzcy nigdy nie rezygnują. No, to też nieprawda do końca, bo rezygnują. Mówi się, że wycofać się nie znaczy przegrać. Czasami trzeba zrobić dwa kroki wstecz.
Też potem wszyscy mówią, że najwięcej ich nauczyły porażki, błędy, a nie sukcesy, tak? Że sukcesy trochę zamulają, są jak pigułka nasenna, czyli człowiek już czuje, że już się nie musi starać, a świat idzie dalej. W związku z tym, no tak jak patrzę na Igę Świątek, która odniosła wielki sukces, to z jednej strony ja bardzo lubię ją oglądać i bardzo się wzruszam, bo to jest przepiękna historia, a z drugiej strony powiem szczerze, że jej współczuję, bo jest na szczycie. I teraz może tylko się bronić, żeby nie zostać zepchnięta, prawda? I to trudne. No, bardzo trudne, bo co innego wchodzić i robić kolejne szczeble i sobie myśleć, o już jestem trochę bliżej, o już jestem, tak, jestem setna, jestem 80, 60, 40, to jest pewien progres i uczę się i mam frajdę, a jestem pierwsza. No i co dalej? A ma 21 lat. No właśnie. Ale myślę, że ma bardzo dobre wsparcie, mądre wsparcie ludzi, którzy ją otaczają, również rodziców, w związku z tym to jest właśnie bardzo istotne, żeby dać taką przestrzeń do doświadczania swojego życia, ale też taką miłość, akceptację. Myślę, że to jest najcenniejsze. Takie budowanie wiary w siebie, zaufania do siebie, takiego czasami przypominania, że osiągnąłeś to, czy to, czy to. Trzeba się urealnić, bo czasami się młodzi ludzie odrealniają. Nic nie umiem, nic nie potrafię, do niczego nie dojdę. No, ale jesteś już w klasie maturalnej, to skąd taka myśl, prawda? Albo zdałeś maturę, skończyłeś studia. A my trochę mamy takie podejście, no właśnie, odbiegające od, według mnie, czegoś, co powinno być standardem, czyli czerpiemy siłę ze swoich doświadczeń. Sukcesy dodają nam siły. Potem ich poznajemy, że dodają nam siły, a nie nas osłabiają, tak? Ale często tak jest, że rodzice mówią, no rzeczywiście gratuluję, odniosłeś sukces, no ale teraz to już nie będzie tak łatwo. No tak, rzeczywiście maturę zdałeś, no ale na studiach to już tak nie będzie. Tak? Czyli okazuje się, że no to taki szczebel był, ale nieistotny, bo dopiero teraz będzie istotny. No i potem te studia kończymy i słyszymy, no studia to studia, ale życie to zupełnie co innego, tak? I potem nawet ludzie mają, nie wiem, majątki wielkie i też ciągle mogą słyszeć, że no masz, ale to musisz uważać, bo to można łatwo stracić, to nie jest takie proste. I jakby całe życie mają gdzieś z tyłu taką informację, że może coś osiągnąłeś, ale to się nic nie gwarantuje i do niczego cię nie upoważnia i musi się dalej martwić, tak? Co będzie dalej. No tak, ciągle żyjemy przyszłością, tak? Ale emerytura może być mała, jak nie odłożysz, to nie będziesz miała. No znaczy, trochę tacy jesteśmy neurotyczni, tacy lękliwi, tacy mało optymistycznie i tacy patrzący na swoje doświadczenie, swoje życie, ale też myślę, że mamy takie ukryte lęki, które powodują, że nawet jak coś osiągamy, to nie potrafimy się tak do końca cieszyć tym, tak skonsumować tego sukcesu, takiego poczucia, że naprawdę to jest wynik jakiejś decyzji, jakiejś pracy, umiejętności. Jeżeli kiedykolwiek cokolwiek się będzie w naszym życiu działo, to też sobie poradzimy, ponieważ mamy tą w sobie ten potencjał właśnie kreatywnego myślenia, takiej elastyczności, adaptacji. To nie wynika z tego, że się udało. Tak? Jeszcze oczywiście to się na płci różne rozkłada, że mężczyzna jak zrobi, to bardziej ma takie poczucie, zrobiłem, a kobieta bardziej, że no tak udało mi się jakoś. Tak wyszło. Tak wyszło. Ale to już jakby kolejny element wychowania i kultury. Ale ta szkoła, ten okres w ogóle 12 lat, mniej więcej tyle do matury, to według mnie powinien być fajny okres w życiu. Taki okres otwierania się na poznawanie świata. A nie takiej udręki, takiego stresu i w ogóle takiego poczucia ciężaru, który trzeba nieść. Tak? Że ile, o Jezu, ile to jeszcze do końca do matury. No i ta matura, która też jest bardzo stresująca, prawda? Tak. Ale nie przez to, że ona sama w sobie jest stresująca, tylko że jej się taką przypina łatkę. Tak. No a potem, żeby znaleźć dobre studia, a potem, żeby znaleźć dobrą pracę, a potem to już wziąć dobry kredyt i martwić do końca życia. Trzeba go spłacić, prawda? Tak, ale już młodzi ludzie też o tym inaczej myślą. Ale dlaczego ważne są marzenia? Napisał pan taką książkę, więc widocznie to jest jakoś ważne w dzieciństwie? Pełna moc marzeń? Ja napisałem z dwóch powodów. Po pierwsze był COVID i miałem dużo czasu. A po drugie zwrócił się do mnie Jarek, który tutaj robi grafikę właśnie z takim pomysłem, bo wydaje książki dla dzieci i pomyślałem sobie, że rzeczywiście to ma sens, ponieważ ja mówię o swoich marzeniach bardzo często
ale one mi się pojawiły w moim życiu, no jak miałem te 10, 12, 14 lat, tak? Czyli one mi się pojawiły wtedy, kiedy byłem dzieckiem. I te marzenia czekały 20 lat, niektóre na realizację. I wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest tak, że masz tam 12 lat, to jeszcze za wcześnie. Mm-hmm. To skończysz studia, to będziesz tam wtedy marzył, tak? A teraz trzeba do szkoły. Lekcje odrób, takie. Tak. Lekcje odrobiłeś, to posprzątaj pokój, jak odrobiłeś. Nie bujaj w obłokach, nie bądź mm-hmm. marzycielem. To nic by nie było wokół nas, gdyby ludzie nie marzyli. Tak? Mm-hmm. To trzeba sobie to uświadomić, że ten świat, z którego korzystamy na co dzień, my tacy pragmatyczni, twardo stąpający po ziemi, został stworzony przez ludzi, którzy mieli marzenia, a nie przez pragmatyków. Mhm. Bo gdyby tak było, to wielu rzeczy by nikt już nie zmieniał, nie rozwijał. Bo po co? Czy płyta gramofonowa źle grała? Bardzo dobrze grała. Zresztą dzisiaj znowu jest powrót do płyt winylowych, prawda? Tak. To po co były kasety, a po co były płyty CD, a po co potem pliki MP4 czy tam MP3? I znowu wracamy do płyt winylowych, które wydaje się, że mają ogromną wartość, tak, że ta jakość mhm. muzyki jest... A potem znowu coś wynajdziemy. No właśnie dlatego, że ludzie szukają, że mają mhm. pomysły, że siedzą sobie nagle, mają pomysł i wpadają również na drugi pomysł, że oni to zrobią, tak? Bo to trzeba mieć dwa pomysły. Po pierwsze co, a po drugie, że to ja mogę zrobić, że się mhm. tego nadaje. I z tego powodu napisałem tą książkę z takim poczuciem, że ta proza życia, która nas otacza, jest fajna. No, może być fajna, może nie zawsze jest fajna. Czyli ta szkoła też może być przyjemna. Może być takim doświadczeniem, które zaakceptujemy. Ale jeżeli nie ma czegoś z przodu, nie ma czegoś, co jest poza prozą życia, czyli taką codziennością, co wymaga od nas trochę właśnie większej umiejętności tutaj, ryzyka, odwagi, kreatywności, bo to nieważne, co zrobiliśmy, ważne, jakim się stajemy przez to. Marzenia powodują, że stajemy się trochę innymi ludźmi, bo musieliśmy czegoś się nauczyć, poznać innych ludzi. Czyli te najpiękniejsze marzenia to są takie marzenia, w których trzeba swoją kreatywność zaangażować mhm. i czegoś się nauczyć, a przez to zmienić się trochę samemu, doświadczyć siebie już w trochę innym zupełnie kontekście, innych doświadczeń. No tylko ona wymaga według mnie też takiej współpracy rodziców, prawda? Mhm. Rodzice muszą tutaj trochę towarzyszyć i asystować przy czytaniu tej książki, czy tam wypełnianiu swoich marzeń. Ale tam umieściłem dwa rozdziały. Jeden masz 21 lat, drugi masz, czy dzisiaj mhm. kończysz 40. I tak sobie pomyślałem, to było, no ja będę wtedy, jak już ktoś skończy 40, ja będę miał 90, jeżeli będę żył, to nie wiem, czy tego doczekam, ale to byłoby niezwykłe, gdyby tak ktoś napisał potem do mnie za te 20-30 lat, że on właśnie jest w tym momencie i teraz patrzy na to życie mhm. i rzeczywiście widzi, co zrobił. I że zrobił to, co planował, bo niektórzy piszą do mnie, że zrobi sobie listę swoich marzeń i ku zaskoczeniu, nie wiem, po 10 latach, czy tam 6 czy 7, zobaczyli, że większość z nich jest zrealizowana. Mhm. Że nawet byli w szoku, jak to wszystko się gdzieś tam ułożyło. Tak. Spisanie tak też działa niesamowicie i wiele osób tym się no tak, no trochę przesiad sprzyja tym, którzy wiedzą, dokąd idą. W związku mhm. z tym, jak już ktoś spisał, to jest to jakieś zobowiązanie mhm. i jasne poinformowanie siebie i wszystkich dookoła, że ja tam idę, w związku z tym jest jak pomóc, prawda? Mhm. Natomiast jeżeli człowiek nie wie, dokąd idzie, no to też żyje, tak? Bo bez marzeń można żyć. To nie jest tak, że marzenia są warunkiem podstawowym do życia. Mhm. Wręcz niektórzy powiedzą, że tu i teraz w ogóle nie mieć pragnień, nie mieć marzeń, bo one mhm. stresują, frustrują. Ja jestem taki eklektyczny, w związku z tym biorę z różnych filozofii, różnych dziedzin to, co mi odpowiada, co jakby pomaga mi w moim życiu. W związku z tym powiedział, że rozumiem filozofię tu i teraz, ale myślę, że czasami warto też w myślach znaleźć się jutro i tam, tak? Mhm. Nie tylko tu i teraz. I czasami też warto być tam i wczoraj, czyli wracać do swoich wspomnień, mieć taką umiejętność opowiadania sobie swoich doświadczeń, swoich historii w swojej głowie i czerpania z tego siły w momentach, kiedy jest nam trochę trudniej. Tak? Czyli na tej bazie pozytywnych doświadczeń budować sobie dzisiejszą siłę do tego, żeby wstać rano i zrobić to, co jest do zrobienia. Tak? Mhm. Bo oczywiście można żyć i bez motywacji, i bez marzeń. Po prostu trzeba mieć dobre nawyki, czyli wstać i zrobić to, co robili nasi rodzice. Stali, pojechali do pracy, wracali, stali w kolejkach, przyjechali mhm. do domu, robili to, co jest w domu do zrobienia. Mhm.
nie szukali jakiejś głębi w tym, takiego fanu, prawda, jak dzisiaj, czy ja się spełniam w życiu, tak? Czy ja się spełniam w tej pracy. Pamiętam, że rodzice nigdy nie mówili o tym, że praca jest fascynująca, że oni się spełniają, tylko mówili, że do pracy po prostu trzeba iść. Zresztą młodzi tego nie pamiętają, do 89 roku był nakaz pracy i ludzie musieli pracę mieć. Nie można było nie mieć pracy. Że... W takim razie ostatnie pytanie... Co to znaczy? To był domofon. A, okej. Okay. Wiem, że to kamera. Ostatnie pytanie dotyczy czytania, bo marzył Pan o księgarni, powstał taki pomysł. Dlaczego? My stworzyliśmy alternatywną listę lektur i namawiamy do tego, żeby młodzi ludzie nie czytali tylko lektur, ale w ogóle czytali książki, że one są takie szalenie ważne. No są szalenie ważne, bo po pierwsze rozwijają język, pomagają myśleć. No, granice naszego świata to granice naszego języka, w związku z tym tak jak mówimy, tak jak się wysławiamy, tak rozumiemy też to, co nas otacza. Po drugie, czy taka umiejętność podstawowa, ale komunikowania się, tak? No, do tego bez języka można jakoś podejść, pewnie tylko pisząc, ale myślę, że nie da się rozwijać i realizować swoich pasji, marzeń, nie rozwijając się intelektualnie również, tak? A książki temu pomagają. Uczą nas, że świat wygląda różnie. Zapraszają nas do doświadczeń ludzi, którzy te książki piszą, czyli trochę wchodzimy w życie innych, konfrontujemy się z tym. Jeżeli ktoś jeszcze jest refleksyjny, lubi sobie jakieś notatki zrobić i ma takie olśnienia czasami, o to ciekawe, o to mnie zaskoczyło, czyli tak czyta trochę aktywnie, ze zrozumieniem i z refleksją, to myślę, że to jest taka umiejętność, która pozwala nam bardzo długo zachować też młodość, tak? Taką witalność. Taką sprawność intelektualną, że to jest zwłaszcza potem w pewnym wieku bardzo istotne, żeśmy czytali książki, ale też pozwala się uczyć nowych umiejętności, nowych zachowań, jakby rozpoznawać swoje emocje. No w zasadzie ma same zalety. I trochę to jest tak, że to się odkrywa już jak się szkołę skończy niestety. Bo szkoła ma za dużo słabych lektur, które nie wciągają i na dzisiejsze czasy są zupełnie nieadekwatne tak naprawdę. No nie wiem, czy Harry Potter jest lekturą i czy może być, ale pamiętam, że moje dzieci, jak miały tam te 8 lat, przeczytały 700-stronicową książkę chyba w 2 dni albo w 3. A żadnej innej nie. W związku z tym, jeżeli pani Rowling zrobiła coś dobrego, to przynajmniej jedną rzecz tą, że młodzi zaczęli czytać i składać te litery w zdania i zdania w całość. A lektury dzisiejsze są prawie te same, które ja miałem. A ja już ich nie rozumiałem. A co dopiero dzisiaj młodzież, która jest 40 lat dalej tak z językiem, z doświadczeniem, ze wszystkim. Także myślę, że przychodzi taki moment, w którym człowiek w ogóle się rozkoszuje czytaniem. To jest dla niego uczta intelektualna. Tak samo jak rozkoszuje się spotkaniem z człowiekiem, z którym może porozmawiać i który no, daje mu też takie poczucie, że naprawdę to było przyjemne i doświadczenie, ale również takie no, właśnie z kategorii czegoś wyjątkowego. Także dla niektórych marzeniem jest spotkać jakichś ludzi. Ale też podchodziłbym do tego spokojnie, to znaczy, jeżeli dzisiaj młody człowiek nie ma ochoty czytać, to też no, jak nim to wykształcić na zasadzie, masz to przeczytać, to się nie da. W związku z tym dałbym trochę takiej przestrzeni młodym ludziom do tego, żeby jednak mogli być samostanowiący trochę o swoim życiu, tak? Bo jeżeli im układamy życie dzisiaj, w tym wieku lat 14, czy tam 12, czy 16, to może się okazać, że będą miały po 30 i będą ciągle oczekiwali, że ktoś im z zewnątrz to wszystko ustawi, tak? Że jakaś aplikacja im to wszystko poukłada. I zresztą tak się dzieje, tak? Że aplikacja przypomina, że teraz trzeba pobiegać, albo napić się wody, albo zjeść coś tam. I według mnie to jest ryzykowne, bo moja filozofia jest taka, żeby być człowiekiem odważnym i kreować swoją rzeczywistość. Natomiast jeżeli ona już jest wykreowana, my się tutaj nie mamy czym przejmować, to trochę wchodzimy w taką wyuczoną bezradność i trochę stajemy się taką ofiarą tego systemu. Tak? Nam się po prostu życie przydarza, coś się dzieje. A jednak według mnie spełnienie i poczucie sensu odnajdujemy w działaniu, w robieniu, w trudzie, w wysiłku i w takim zdobywaniu swoich gór. I tego wszystkim życzę. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.